Każdy rok ma cztery pory. No wiadomo, wiosna, lato, jesień, zima. Rafael ma strzyżenie dwa razy w jednej porze roku: jedno w Arlows i jedno w niesamowitych nożycach. Które opcje przedstawiają liczbę strzyżeń, jakie ma Rafael w ciągu tego roku? Zaznacz wszystkie, które pasują. No to jest zadanie z naszego portalu Khan Academy. No i tutaj widzimy, że jest nawet taka ściągawka, taka pomoc w postaci tabeli która reprezentuje strzyżenia jakie ma Rafael. No i widzimy, że ma dwa strzyżenia na wiosnę, jedno w Arlous, jedno w Niesamowitych Nożycach. No to są nazwy salonów fryzjerskich, jak się domyślamy. No i latem też ma jedno w Arlous, jedno w Niesamowitych Nożycach. Potem jesienią też jedno tutaj, drugie tutaj i zimą też jedno w Arlous, jedno w Niesamowitych Nożycach. Czyli widzimy, że tak, dwa razy się strzyże na wiosnę, dwa razy latem, dwa razy jesienią i dwa razy zimą. Czyli ile razy w ciągu roku się strzyże. No, jakbyśmy chcieli to obliczyć, no to możemy napisać, że to jest 2, dodać 2, dodać 2, dodać 2, czyli w sumie to jest 8. 8 razy. No więc musimy sprawdzić, które z tych sum tutaj dają 8 w sumie. Ale zanim to zrobię, to tutaj chciałbym jeszcze inaczej na to popatrzeć. Zauważmy, że jak policzymy, ile razy strzeże się w pierwszym salonie fryzjerskim, który ktoś nazywa Arlos, no to widzimy, że o każdej porze roku strzyże się tam raz. Czyli w sumie 4 razy się strzyże w tym salonie fryzjerskim. A ile razy się strzyże w niesamowitych nożycach? No też się strzyże raz o każdej porze roku. Czyli ponieważ są 4 pory roku, no to strzyże się tam 4 razy. No i tak też możemy obliczyć, że to będzie 4 dodać 4. I to też w sumie daje 8. No i teraz popatrzmy na te wyniki, które tutaj mamy. 4 dodać 4... No, to jest właśnie w sumie 8, i to jest jedna z tych odpowiedzi, która nam pasuje. Jedna z tych, którą tutaj napisałem. 4 dać 4 dać 4 dać 4, no to nie, bo to jest 16, czyli to jest źle. 2 dodać 4, to jest 6, to też będzie źle. 2 dodać 2, to jest w sumie 4, czyli to, to też jest źle. No i mamy 2 dodać 2, dodać 2, dodać 2, czyli 8, to co napisałem tutaj, czyli to też jest dobra odpowiedź. Czyli widzimy, że są dwie odpowiedzi, które reprezentują liczbę strzyżeń jaką ma Rafael w ciągu roku.